Szanowni Państwo, z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa i mnóstwo wiosennego słońca. Jest ono nam bowiem bardzo potrzebne w tej chwili po takiej długiej zimie. A za chwilę pokażemy Państwu film zrealizowany przez telewizję Trwam na temat chrześcijańskiej myśli ekonomicznej. Twórcą tego pojęcia jest założyciel Fundacji Pafere Jan Michał Małek. Chrześcijańska myśl ekonomiczna postuluje, że podstawą badania każdego poważniejszego zjawiska gospodarczego, czy ekonomicznego, czy społecznego, zarówno niepożądanego, jak i pomyślnego dla ludzi, winno być określenie związków tego zjawiska z prawem naturalnym człowieka do własności prywatnej. Prawem chronionym przez dekalog, w przykazaniach nie kradnij i nie pożądaj tego, co cudze. Panu Janowi głównie chodziło o niewidoczne i niezauważalne przez prawie nikogo zjawisko kradzieży instytucjonalnej, jakiej dopuszczają się ludzie nazywający siebie państwem w stosunku do pozostałych obywateli. Także serdecznie zapraszam na film. Chrześcijańska myśl ekonomiczna w bardzo jasny sposób definiuje kradzież instytucjonalną, której dokonuje państwo na swoich obywatelach. Chrześcijańska myśl ekonomiczna przyjmuje wytyczne przykazanie 7, zakazujące zawłaszczania cudzej własności, i przykazanie 10, zakazujące pożądliwości tego, co cudze. Inflacja jest złem i okradanie społeczeństwa przez bankierów i rządzących mechanizmem inflacji to jest nikczemność. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o chrześcijańskiej myśli ekonomicznej w oparciu o książkę Jana Michała Małka oraz kilka takich innych książek, także tutaj właśnie ten temat byśmy wprowadzili. Otóż pojęcie chrześcijańska myśl ekonomiczna zostało stworzone właśnie przez Jana Michała Małka. To był emigrant, który wyemigrował z Polski, uciekł z Polski z PRL-u. Wylądował we Francji, bardzo się zdziwił, że jest taka różnica w poziomie życia między Francuzami a Polakami, to były lata 50. ubiegłego wieku, po czym po 10 latach pracy we Francji wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i ponownie się zdziwił, że Amerykanie są tak o wiele bogatsi od Francuzów. No i zaczął się zastanawiać, na czym to wszystko polegało, i w związku z tym postanowił, żeby tą wiedzą podzielić się ze swoimi ziomkami, z nami, z Polakami. Filarem właśnie tej chrześcijańskiej myśli ekonomicznej jest to, że myśl lewicowa sprowadziła średniowiecze, początek średniowiecza do wieków ciemnoty i zacofania, a wręcz zupełnie przeciwnie, to był okres, kiedy właśnie wykuwała się przyszłość Zachodu, kiedy powstawały nowe mechanizmy gospodarcze. I tutaj ja posłużę się cytatem z książki Rodneya Starka Triumf chrześcijaństwa. I jednym z rozdziałów jest wynalezienie kapitalizmu. Otóż okazuje się, że właśnie chrześcijaństwo wynalazło kapitalizm. I tu właśnie Jan Michał Małek miał to na myśli, tworząc pojęcie chrześcijańska myśl ekonomiczna. Wszyscy historycy są zgodni, że dla powstania cywilizacji zachodniej ogromne znaczenie miał rozwój kapitalizmu. Nawet Karol Marx, proszę Państwa, potwierdzał ten pogląd. Skąd się to wzięło? Otóż począwszy od około IX wieku, wiele dużych, zamożnych i rozwijających się majątków klasztornych przekształciło się w dobrze zorganizowane i stabilne firmy zajmujące się złożoną działalnością handlową, które wytworzyły, one były zmuszone do wynalezienia właśnie tych metod, wyrafinowany system bankowy w ramach rozwijającego się wolnego rynku, osiągając w ten sposób kapitalizm w całej okazałości. Czyli wtedy właśnie początek IX wieku i chrześcijaństwo, właśnie te klasztory, rozwijają te mechanizmy typowe dla kapitalizmu.
Ponieważ kapitalizm narodził się w wielkich zakonach, teolodzy chrześcijańscy zostali pobudzeni do ponownego przemyślenia tradycyjnych doktryn przeciwstawnych zyskom i odsetkom. Tak? Do tej pory zyski i odsetki były traktowane jako zło, no a tutaj właśnie trzeba było zmienić podejście do tego. No i proszę sobie wyobrazić, że święty Albertus Magnus, to są lata 1206-1280, zaproponował, że godziwą ceną, jaką można pobrać za coś, nie jest to, ile to kosztuje, ale wartość towarów według szacunków rynkowych w momencie sprzedaży. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy tego typu sformułowanie ktokolwiek w tej chwili w tak głęboki sposób by potrafił sformułować, a to było prawie 800 lat temu. Także warto się pochylić właśnie nad tą chrześcijańską myślą ekonomiczną. Czyli godziwa cena to jest wartość towarów według szacunków rynkowych w momencie sprzedaży. Oznacza to, że cena jest tylko taką, jaką są skłonni zapłacić nieprzymuszeni nabywcy. I teraz ten nieprzymuszony nabywca to jest właśnie kwintesencja wolnego rynku. Ja nie jestem zmuszony, żeby to kupić. Nie muszę tego kupić. A kupię to za takie pieniądze, jakie uważam, że ten towar jest tego warty. I to jest właśnie ta podstawa wolności wymiany i wolnego rynku, tak? Nie musimy czegoś kupować, mając pistolet przy głowie, albo będąc zmuszony, bo na przykład tak jak Mao stworzył nam takie warunki, że nie mamy co jeść i w zasadzie nawet musimy kraść. Powtarzając swojego nauczyciela, ale używając znacznie więcej słów, święty Tomasz z Akwinu, i tu już są lata 1225-1274, rozpoczął swoją analizę sprawiedliwych cen od postawienia pytania, czy można zgodnie z prawem sprzedać rzecz za więcej, niż jest ona warta. Odpowiedział, cytując najpierw świętego Augustyna, to jest rok 354-430, że jest czymś naturalnym i zgodnym z prawem, że chcesz kupować tanio, a sprzedawać drogo, czyli to już święty Augustyn to widział, tak, że człowiek optymalizuje czerpanie z zasobów, czyli chce więcej za mniej. Następnie Akwinata wykluczył oszustwa z legalnych transakcji. Wreszcie uznał, że wartość nie jest tak naprawdę wartością obiektywną. Godziwa cena rzeczy nie jest całkowicie określona, ale jest to funkcja pragnienia kupującego co do rzeczy zakupionej oraz chęci lub niechęci sprzedającego do sprzedaży, o ile kupujący nie został wprowadzony w błąd lub nie odbyło się to pod przymusem. Aby było sprawiedliwie, cena musiała być w danym momencie taka sama dla wszystkich potencjalnych nabywców, co wykluczało dyskryminację cenową. I to są właśnie te podwaliny wolnego rynku i tej prawdziwej gospodarki kapitalistycznej. Kolejna rzecz to sprawa pożyczek, tak? Bo uważa się, że pożyczanie pieniędzy i lichwa to jest coś bardzo złego. No ale zaczęto odkrywać wiele wyjątków, których odsetki nie były lichwiarskie. Otóż na przykład, jeżeli jako zabezpieczenie pożyczki przyznano majątek produkcyjny, taki jak majątek, pożyczkodawca może przejąć całą produkcję w okresie pożyczki i nie odliczyć jej od należnej kwoty. Czyli jeżeli ktoś pożyczył środki produkcji i coś wyprodukował, a potem te środki produkcji oddał, no to zaczęto się zastanawiać, czy to jest moralnie słuszne, czy przypadkiem części zysków z tych wyprodukowanych dóbr taki pożyczkodawca nie powinien oddać. Było też wiele innych wyłączeń właśnie od tego, że lichwa jest czymś złym. Między innymi takie wyłączenie to obejmowało koszty ponoszone przez pożyczkodawcę w związku z brakiem środków pieniężnych na inne możliwości komercyjne, takie jak zakup środków w celu odsprzedaży lub nabycie nowych pól, tak? Czyli jeżeli ja pożyczyłem komuś pieniądze, no to nie mogłem kupić, nie mogłem wykorzystując te pieniądze na przykład kupić sobie nowe pole, żeby je obsiać i właśnie na tym zarobić. Także to był ten moment, czyli te wieki, które są uważane przez dzisiejszych postępowców, to wtedy właśnie wykuwał się ten prawdziwy mechanizm wolnego rynku i prawdziwego kapitalizmu, który powoduje wzrost bogactwa, wzrost wytwarzania towarów, usług i zaangażowanie ludzi właśnie w te procesy produkcyjne. No i tutaj też można zacytować taką rzecz, że rewolucja teologiczna, właśnie ta rewolucja, kiedy chrześcijaństwo zaczęło się zastanawiać, czy lichwa jest zła, a może jest dobra, bo może powoduje pewien rozwój gospodarczy, że wolny rynek, że trzeba produkować, kupować, nie można przymuszać do tego wszystkiego, no to ta rewolucja właśnie teologiczna była wynikiem bezpośredniego doświadczenia ze styku z rzeczywistymi procesami, właśnie tych, powiedzmy, działaczy klasztornych, czyli tych wodzów, którzy właśnie produkowali te dobra. I tutaj taki ciekawy cytat, mimo wszystkich swoich autentycznych aktów miłosierdzia, administratorzy klasztorów
nie zamierzali oddawać całego swojego majątku biednym, ani sprzedawać swoich produktów po kosztach. To właśnie ich aktywne uczestnictwo w wolnym rynku skłoniło teologów monastycznych do ponownego rozważenia moralności handlu. Nic takiego nie miało miejsca wśród teologów islamskich, w wyniku czego kapitalizm nie mógł się tam u nich rozwijać, co miało oczywiste konsekwencje dla muzułmańskiego postępu gospodarczego. No i jak widać właśnie ta ekonomia chrześcijańska, ta myśl chrześcijańska, myśl ekonomiczna spowodowała tak ogromny rozwój Zachodu, że po prostu zaczął Zachód dominować nad islamem. No i tutaj wkraczamy w tym momencie w to, co Jan Michał Małek nazwał chrześcijańską myślą ekonomiczną. To można w pełni zapoznać, bo w tej chwili my tylko mówimy o pewnych aspektach tej chrześcijańskiej myśli ekonomicznej, ale jeżeli Państwo chcą się głębiej z tym tematem zapoznać, to zapraszam do książki właśnie pod tym tytułem Chrześcijańska myśl ekonomiczna Jana Michała Małka. I teraz może ja bym się posłużył wprowadzeniem pana Jana, czym ta chrześcijańska myśl ekonomiczna jest. Z perspektywy chrześcijańskiej ekonomia, która jest nauką o działalności gospodarczej człowieka i o prawach, tą działalnością rządzących, musi traktować prawo człowieka do jego uczciwie nabytej własności jako fundamentalne i pierwotne prawo ekonomii, jako imperatyw gospodarczy wyrażony Bożym zakazem popełniania kradzieży. Także to jest ten podstawowy imperatyw, to jest to, że człowiek, który wyprodukował coś, nie może tego czegoś stracić. Czyli to jest no, przeciwstawienie się socjalizmowi, który w bardzo dużym stopniu odbiera to człowiekowi to, co on wyprodukował, po to, żeby w teorii uszczęśliwić innych. Chrześcijańska myśl ekonomiczna w bardzo jasny sposób definiuje kradzież instytucjonalną, której dokonuje państwo na swoich obywatelach i szczególnie okradanie obywateli przez państwo na różne sposoby jest tutaj w chrześcijańskiej myśli ekonomicznej punktowane. Tych punktów jest 10. Ja myślę, że warto się z nimi zapoznać. Praktykowane przez socjalizm poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej na rzecz państwa i jego różnych instytucji. Czyli pierwszym takim elementem tej kradzieży instytucjonalnej jest konfiskata, tak? Która jest, no wiadomo, to było chociażby czynione w Związku Radzieckim zaraz po rewolucji. Drukowanie papierowych pieniędzy bez pokrycia we wzroście bogactwa narodowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy, które obywatele już posiadają. To jest ważne, żeby tego nie było. Zaciąganie pożyczek państwowych i innych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz z następnym pokoleniem będą musieli je spłacać. Szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów dla swoich i ochronę ich działań. No i tutaj w tej chrześcijańskiej myśli ekonomicznej jest to wypunktowane jako zło, jako kradzież instytucjonalna. Przyznawanie przez rząd różnych licencji, koncesji, monopoli i innych przywilejów wybranym jednostkom lub grupom kosztem wszystkich pozostałych obywateli. Zalecane przez Marksa opodatkowanie wybiórcze ludzi zamożniejszych, co jest sprzeczne z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa. Takie opodatkowanie jest karaniem bogatszych za to, że w gospodarce rynkowej stali się takimi dzięki swojej pracowitości, zaradności, uczciwości, dzięki swoim wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu potrzeb innych ludzi owocami swojej własnej działalności. Łamanie prawa podaży i popytu przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych na jakieś dobra, czy okradanie właściciela z prawa do swobodnego dysponowania swoją własnością. Kolejny punkt to opodatkowanie na cele, które nie służą dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych grup społecznych, kosztem oczywiście wszystkich pozostałych. I teraz reasumując, należy podkreślić, że chrześcijańska myśl ekonomiczna przyjmuje za niewzruszalną prawdę niezwykle proste i zrozumiałe dla każdego Boże wytyczne dotyczące warunków dobrego gospodarowania i korzystania z jego owoców przez człowieka. Wytyczne te to przykazanie 7, zakazujące zawłaszczania cudzej własności i przykazanie 10, zakazujące pożądliwości tego, co cudze, pożądliwości, która wynika z zazdrości lub zawiści, i prowadzi do pozbawienia bliźniego jego własności
a nawet do morderstwa i innych zbrodni. Jak widać, chrześcijańska myśl ekonomiczna jest łatwo zrozumiała i nie daje się interpretować w konflikcie z prawdą. Niezwykle upraszcza rozumienie ekonomii bez większego trudu, identyfikując przyczyny różnych zjawisk gospodarczych, zarówno niepożądanych, jak i tych pomyślnych, pozwalając na wyciąganie odpowiednich wniosków. Tej właśnie chrześcijańskiej myśli ekonomicznej jest zwrócenie uwagi bardzo duże na to, że państwo nie powinno ingerować w wolną wymianę, w wolny rynek, no bo to zaburza, po prostu to powoduje, że państwo w tym momencie może transferować dobra od obywateli do kieszeni ludzi, którzy to państwo tworzą. I to trzeba powiedzieć, że to nie tylko jest w chrześcijańskiej myśli ekonomicznej. Lenin dokładnie to samo mówił, tak? Także są pewne obiektywne prawa ekonomiczne, które powodują, że dane kraje się rozwijają gospodarczo i stają się coraz bardziej bogate. Tak jak właśnie pan Jan pokazywał, że PRL był biedny, bo tych praw nie stosował, a Stany Zjednoczone były bardzo bogate, były najbogatszy kraj na świecie, bo właśnie tych mechanizmów się trzymały, tych praw przestrzegały, no a Francja jako kraj trochę stosujący, trochę niestosujący, była między Polską, biedną Polską, a bardzo bogatymi Stanami Zjednoczonymi. Tutaj ja może bym przytoczył właśnie ze spisu treści, jakie tematy były poruszane, bo to jest ważne. Biblijne wskazania dla życia gospodarczego. Wolny rynek a Pismo Święte, tak? Czyli już mamy w Piśmie Świętym informację o wolnym rynku. Nauki Jezusa w odniesieniu do gospodarki i niektórych spraw społecznych. Czy Jezus był socjalistą chociażby? Także myślę, że te dobre podstawy, no bo tak jak powiedziałem, zepchnięto początki tego średniowiecza, czyli właśnie te lata Tomasza Zakwinu, lata 300, potem 800, 1000, że to były wieki średnie, zacofanie i tak dalej. A właśnie wtedy było to wykuwanie tych zdrowych mechanizmów rynkowych, tych mechanizmów, które ogólnie w tej chwili są nazywane taką etykietą, że to są mechanizmy kapitalistyczne, w związku z tym wyzysk człowieka i tak dalej, ale to nie był wyzysk, tam była po prostu produkcja, tam się produkowało nowe dobra, które były wymieniane i to spowodowało gwałtowny przyrost bogactwa i to, że my w tej chwili żyjemy już nie na pograniczu biedy, czyli w biedzie, na pograniczu przeżywalności, tylko żyjemy w niesamowitym luksusie, o jakim nie mogli nawet pomarzyć jeszcze 300 lat temu rządzący krajami. Mechanizmy rynkowe są bardzo skomplikowane i tutaj są też takie mechanizmy monopolizacji. W momencie, kiedy na przykład byłby tylko i wyłącznie złoty pieniądz, to można się było spodziewać, że niektórzy ludzie po prostu by, ci najbogaci, bardzo wiele by tych pieniędzy gromadzili w swoich skarbcach. No ale wówczas tak jakby wartość nabywcza pozostałych pieniędzy, które są w obiegu, wzrastałaby. Oczywiście są takie teorie, że pieniądz powinien być oparty na parytecie złota, co zresztą pokazuje, że Wielka Brytania się rozwijała, czy Stany Zjednoczone rozwijały się bardzo dynamicznie wtedy, kiedy właśnie ich pieniądze, ich waluta była na tym parytecie oparta. Także to wydaje się jak najbardziej rozsądne. Z drugiej strony jest taki mechanizm właśnie kreacji pieniądza pustego, opisany już przez Kopernika, czy chociażby przez Adama Fergusona bodajże, o hiperinflacji. Po prostu w momencie, kiedy rządzący odkrywają, że tak za nic mogą czerpać korzyści, właśnie drukując pusty pieniądz, widząc ten mechanizm, widząc, że ten mechanizm jest nierozumiany przez większość społeczeństwa, to oni z tego korzystają. Ja tutaj może bym się jeszcze posłużył taką drugą książką, Co każdy nastolatek o rządzących wiedzieć powinien, która właśnie opisuje te mechanizmy, które są wykorzystywane przez rządzących do ogłupiania i ograbiania narodu. I najtrudniejszy w zrozumieniu jest właśnie mechanizm tego pustego pieniądza, tej inflacji. Oni zmienili tą definicję, oni robią ludziom wodę z mózgu, ludzie tego nie pojmują. Przykład, w roku 1990 mieszkania, wartość metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wynosiła 2000 zł. W tej chwili wynosi 14 tysięcy złotych. To pokazuje skalę do druku pieniądza. Nigdy nie ma tak, żeby oni pieniądze zdejmowali z rynku. Wtedy wartość tego pieniądza by rosła. Także jeżeli się zrozumie ten mechanizm, na czym polega właśnie inflacja, na czym polega ten dodruk pustego pieniądza. Także dodruk pustego pieniądza jest zły, on powoduje obniżenie wytwórczości narodu, on powoduje bogacenie się rządzących,
kosztem współobywateli. Stosowali to, chociażby w PRL-u to było stosowane i widać było, że wartość pieniądza złotówki PRL-owskiej spadała po prostu z dnia na dzień, a nasze społeczeństwo było zupełnie nieproduktywne. Także oczywiście to też było wymienione, że to jest kradzież instytucjonalna, że inflacja jest złem i tego chrześcijańska myśl ekonomiczna absolutnie nie popiera. Wręcz piętnuje to i pokazuje, w jaki sposób to funkcjonuje. Logo Fundacji Paffere, to jest tam taka ciekawostka. Siódemka rzymska, czyli przykazanie nie kradnij, jest do góry nogami. I bardzo często ludzie się pytają, dlaczego? No bo to jest tak pokrętne. Właśnie okradanie społeczeństwa przez bankierów i rządzących mechanizmem inflacji, to jest nikczemność. Oczywiście rządzący stosują ten proceder, ten nikczemny proceder okradania społeczeństwa, ale oni oczywiście się do tego nie przyznają. Oni wymyślają, że to są instrumenty finansowe, to są instrumenty lewarowania i tak dalej, i tak dalej. A to jest po prostu czysta, ordynarna kradzież. Jeżeli myślimy o rozwoju Polski, o tym, żeby Polska była krajem silnym, z którym się wszyscy liczą, należy oprzeć rozwój na tej ekonomii, którą zarysowuje nam chrześcijańska myśl ekonomiczna. Tutaj jest bardzo taki ciekawy cytat właśnie w tej książce, ja go przytoczę. Polityk nieznający podstaw ekonomii, po pierwsze nie jest człowiekiem poważnym, a po drugie, gdy staje się rządzącym, to stanowi zagrożenie dla gospodarki i kraju. To jest jeden z cytatów właśnie tej książki. Także świadomość tego wszystkiego, no i oczywiście pilnowanie się zasad. Najgorsze, co może być, to jest zrezygnowanie z odpowiedzialności i zrezygnowanie z bycia aktywnym producentem czegokolwiek, czy to będą towary, czy usługi, po to, żeby się wymieniać z innymi. My musimy to robić. To jest według mnie i moralne, ale też bardzo ambitne. To buduje nasze wewnętrzne przekonanie o nas samych. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią coś wytworzyć, zbudować dom, być elektrykiem, który potrafi zmontować, tak, oprzyrządowanie elektryczne, te kable, które są w domu, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Wydaje mi się, że powinniśmy przyjąć taki rys kulturowy i to rządzący powinni promować, że warto jest być fachowcem, warto jest być profesjonalistą i oczywiście, jeżeli zapewnią wolny rynek do wymiany tych produkowanych dóbr, to wtedy kraj będzie się błyskawicznie rozwijał, co pokazała historia, pokazało bardzo wiele krajów, które właśnie w ten sposób się rozwinęły.